Cześć, witam bardzo serdecznie w omówieniu update'u 2.0 w Dead by Daylight. Jest to wersja 2.0, na razie wypuszczona tylko i wyłącznie na serwery publiczne, beta wersja, czyli nie ma tego jeszcze na normalnej wersji. Co najważniejsze, wprowadzono nowe DLC, wprowadzono sklepik, wprowadzono oczywiście jak DLC to nowy killer, nowy surf oraz nowa mapa. Do tego kupa zmian, naprawdę tego jest od cholery jeszcze więcej. I teraz tak, najważniejsze. Jeżeli chodzi o samą betę, jeżeli wchodzicie na betę, zapis, wasz status save'u jest kopiowany z dnia 25 maja do bety, czyli nie macie aktualnego zapisu, wchodząc na betę, macie zapis 25 maja, natomiast to, co zdobędziecie na becie, nie przechodzi na wersję normalną, standardową. Czyli nie ma sensu farmić tej w ogóle bety, lepiej po prostu ją sobie ograć, w miarę sprawdzić, jak to wygląda i wrócić z powrotem do gry na normalną wersję. I teraz tak, co najważniejsze, jak się dostać na tą betę? Wchodzicie sobie w pulpit, wyłączacie Dead by Daylight, wyłączacie Steam, wchodzicie w menadżer urządzeń, jeżeli nie jesteście pewni, czy wyłączyliście Steama, wyłączacie Steama w menadżerze urządzeń. Krok drugi, sprawdzacie, czy jest wyłączone. Krok trzeci, wróć do punktu pierwszego, jeśli dalej nie jesteś pewny. Następnie odpalamy Steama po raz kolejny, wchodzimy sobie w zakładkę biblioteka na Steamie, klikamy sobie w Dead by Daylight, klikamy prawym na Dead by Daylight właściwości, wchodzimy sobie w zakładkę, kuźwa mać, ale mi się język plącze, ale okej. Wchodzimy sobie w zakładkę beta we właściwościach na DBD i tam jest coś takiego jak brak udziału w publicznej wersji beta, zmieniamy sobie to na beta i w tym momencie zaczyna nam się pobierać update. Co najważniejsze, jeżeli wracamy na standardową wersję, oczywiście wtedy po raz kolejny to DBD się nam pobiera aktualne pliki. Wcześniej, jeśli wchodzimy na betę, to mniej więcej zajmuje 4 giga, natomiast jeśli wracamy, mniej więcej zajmuje 2 gigabajty pobierania samego. I teraz tak, co wprowadzono, co, jak to będzie wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Sama wersja beta będzie trwała przez okres mniej więcej maksymalnie 2 tygodni, podczas tego będziemy mogli sobie przetestować gamę różnych nowości, które zostaną wprowadzone. Mogą one zostać zmienione, jak wejdzie już normalna wersja, ale najważniejsze. Zaczniemy sobie od DLC. DLC wygląda następująco. Wprowadzono killera, który jest klaunem. Wygląda on następująco. Okej. Możemy zmieniać mu sobie ubranka, od maski. Oczywiście to wszystko jest później do odblokowania w normalnej grze. Mamy różnego rodzaju stroje, nożyki. Jak wygląda sklep, zaraz wam pokażę. Co najważniejsze, killer ten ma 3 nowe perki oraz taką dosyć mało skomplikowaną moc specjalną. Bardzo prosta do ogarnięcia, jak ona wygląda. Już wam tłumaczę. 3 następujące perki to jest pierwszy perk Bamboozle, czyli przechodzimy przez okna oraz wszelkiego rodzaju przeszkody 15% szybciej. Natomiast ostatnie okno, przez które przechodzimy, jest zablokowane przez okres 16 sekund. Oczywiście nie dla nas, a dla surwa. My możemy sobie śmiało wrócić. Kolejny perk. Każdy surf będący pod terenem naszego terror radiusu ma 50% kary na leczenie. Bardzo dobry perk w połączeniu z tanotofobią i nurskolingiem, który ma na celu oczywiście powalić wszystkich surfów na ziemię, a dopiero potem wieszać ich na hak. Oraz perk numer 3. Po powieszeniu surfa na hak przez okres 30 sekund kolejny generator, który skopiemy, jest cofnięty o 25% bazowej pełnego progresu, czyli normalnie jak skopujemy generator mamy 3%, natomiast tutaj mamy 25%, dobre zastępstwo dla ruiny. Jego moc specjalna. Moc specjalna wygląda następująco. Clown ma bazowo 4 butelki, które może sobie na spokojnie pod kontrolą w trakcie gry brać i wytwarzać, jeśli mu zacznie ich brakować. Wygląda następująco. Rzucając butelkę, butelka się rozbija, uwalniając toksynę w postaci trującego gazu w pobliżu. Surf, który wejdzie w kontakt z butelką, po pierwsze ma rozmyty obraz i wygląda troszeczkę jak pod wpływem 5 promili alkoholu we krwi, może nawet troszeczkę lepiej. Bardzo fajny efekt. Po drugie efekt hindred, czyli efekt spowolnienia. Efekt ten utrzymuje się przez 1,5 sekundy po wydostaniu się z gazu. Oczywiście to możemy sobie modyfikować przez różnego rodzaju addony, jak szybkość na przykład ładowania butelki, czas działania tego efektu, czy chociażby efekt Noedu, tak? Czyli efekt exposed. Jeśli surf zostanie trafiony bezpośrednio butelką, możemy tego surfa wtedy wziąć, powalić na strzała. Tak wygląda nowy killer. Nowa mapa jest to mapa bazująca na Asylum.
Na pewno wiecie, o co chodzi. Jest to nowa mapka, która po prostu pod to podchodzi. Offering wygląda następująco: Crotus Pen Asylum, tylko że w tym momencie zamiast również samego tego budynku mamy również kaplicę. Jest to kaplica połączona z cyrkiem, bardzo ładna mapka, bardzo ładnie wykonana. Co prawda jeszcze na starych standardach, ale mega wpasowuje się w klimat Dead by Daylight. Jeśli chodzi o nowego surwa, nowy surf jest to niewykorzystana Kate Denson, która już dawno temu się pojawiła na streamie deweloperów, raptem kilkanaście, kilkadziesiąt streamów temu. Jest to surf, no jak widzicie, babka, dosyć taka fajna. Koszulka do wymiany jest biała bazowo, wygląda ona następująco. I teraz tak, jeśli chodzi o jej perki. Mamy perk Dance With Me, mamy perk Boil Over oraz jeszcze jest jeden perk zielony na stronie czwartej. Window of Opportunity. Dokładnie tak. Pierwszy perk. Jeżeli wychodzimy na szybko przez okno bądź przez szafkę przez 3 sekundy, nie zostawiamy śladów za sobą czerwonych, cooldown 40 sekund. Drugi perk. Efekt strugglingu, a raczej efekt wigglu na killerze jest zwiększony o 75%, natomiast killer widzi tylko haki w przedziale 14 metrów i bliżej. Jeżeli haki są poniszczone, killer dalej tych haków nie widzi. Oczywiście efekt wigglu wygląda następująco, że killer nie dynda się na lewo i prawo, tylko bardziej miota jak szatanem, przez co jeżeli jest po prostu w miejscu, gdzie jest dużo przeszkód, to bardzo często będzie się o to potykał. Oraz kolejny perk w przeciale 20 metrów. Wszelkie odblokowane palety oraz okna są nam pokazane. Cooldown niby to jest 40 sekund podczas voltu oraz droppingu palet podczas chase'u. Czyli tak to wygląda. Perk aktywuje się tylko raz. Prawdopodobnie potem okno po prostu znika i przez te 40 sekund nie jest pokazane, bądź też również i ta paletka. Tak to wygląda. No paletka w sumie jak jest zrzucona, to jest nieważne, ale generalnie chodzi o samo okno. Tak wygląda całe nowe DLC. Kolejna rzecz, jaką wprowadzili, to jest oczywiście sklepik, w którym będziemy mogli kupować różnego rodzaju rzeczy, ubranka, DLC, nie tylko za szarcy, które są oczywiście przebudowane, ale również za nową walutę premium, która jest do kupienia, a raczej będzie już niedługo. Sam sklepik wygląda następująco. Mamy tu oczywiście pokazane szrajny, póki co są wyłączone, ponieważ jest to wersja beta, czyli tych szrajnów tutaj nie ma. Będzie tutaj również currency pack, będziemy je kupować w cenie 500 waluty za 5 dolarów, 1100 waluty za 10 dolarów, czyli im więcej będziemy tego kupować, tym będzie to oczywiście tańsze. Oraz oczywiście będziemy mogli kupić tutaj nowe chaptery. Chapter oczywiście nazywa się Curtain Call, jeśli ktoś by jeszcze nie zauważył. I co najważniejsze, będziemy mogli kupić gamę, naprawdę masę ogromnej ogromną ilość ubranek. Jak widzicie, większość ubranek można kupić jeszcze za szarcy, jak na przykład 2700 szarców, ale jednak cała reszta jest do kupienia za walutę premium. Przykładowo takie ubranko będzie kosztowało zaledwie 10 dolarów. Jest możliwość kupowania w kompletach, co oczywiście wychodzi nam 10% taniej. Jest możliwość kupowania osobno, dzięki czemu gama ubranek, którą możemy zakupić, jest oczywiście o wiele większa. Najciekawsze ubranka to jest w zasadzie dla Hag. Hag ma bardzo ładne ubranka, między innymi taka wiedźma. Oczywiście możemy sobie obracać ten model postaci, sprawdzając jak to dokładnie wygląda. Na każdej postaci w lobby większość killerów, a raczej nawet wszyscy, mają nowe animacje pokazu, czyli jakoś się tam poruszają, wykrzywiają i tak dalej, i tak dalej. Kolejna postać, myślę, warta zainteresowania, to jest chociażby taki Wright ze świeczką na czubku głowy. Mega świetna postać. Oczywiście wszystko to, tak jak mówię, możemy kupić osobno. Natomiast jeżeli chodzi o sam system szarców moim zdaniem jest w tym momencie bardzo ciekawy, ponieważ wchodzi nam tutaj coś takiego jak level konta. Level konta przyznawany jest za zdobywanie emblematów, za postęp w grze, za zadania dziemne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten proces może być, cały level może być jeszcze bardziej przerobiony, żebyśmy tego expa mogli wbijać sobie szybciej, ponieważ im wyższy poziom, tym tego expa potrzebujemy więcej. Ten skin to w ogóle to jest masakra. To jest jeden z najlepszych skinów, jakie powstały w DBD. Pierwszy raz możemy ujrzeć, jak wygląda dokładna twarz Huntresski, jednak wciąż nie widzimy, czy ma włosy, czy po prostu jest łysa. Także skiny moim zdaniem prezentują się dosyć ciekawie. Doktorek też tutaj świetny, świetna pała w ręce, świetna przykładowo tutaj maska. Efekty naprawdę
To jest to coś, czego po prostu w DBD brakowało. Także polecam sobie posprawdzać, jak to dokładnie wygląda. Kolejna rzecz, jaką wprowadzili, jest to oczywiście samouczek. Za ukończenie samouczku będziemy dostawać nagrodę 25 tysięcy blood pointsów. Jest to bardzo dobry boost dla początkowych graczy. I co najważniejsze, polecam ukończyć sobie każdy samouczek. Polecam rozegrać sobie kilka meczów, zarówno w kyfach, jak i w normalnych meczach. Po to, że po zakończeniu bety każda osoba, która brała udział aktywnie w testowaniu nowego kontentu, będzie nagrodzona małą ilością, bo małą, ale będzie nagrodzona wartością, pewną ilością punktów płatnych, czyli tej waluty płatnej, która jest dokupiona za dolce. Jeżeli chodzi o możliwości kupienia całej tej waluty, będzie to oczywiście możliwość prawdopodobnie kupna z portfelu Steam. I tak mamy dokładnie samouczek pokazany, co mamy zrobić, mamy dokładnie pokazane, jak wygląda sytuacja, jak wygląda mechanika. Oczywiście sama postać, która jest tutaj pokazana, my jesteśmy killerem, natomiast gracz to jest bot, prawda? Jest to oczywiście zwykłe AI, tam widzimy już surwie schowany. Myślę, że to jest również... Ty! Lupować się chce, ty głupi ośle. Okej. Co najważniejsze, została wprowadzona nowa mechanika palet, która w tym momencie umożliwia szybkie rotowanie, szybkie, sprawne lupowanie killera między paletami. O co tutaj dokładnie chodzi? Chodzi o efekt następujący, że w przypadku, gdzie mamy powiedzmy paletę, surf, chcemy przeskoczyć surfa na drugą stronę, to już nie ma tego teleportu. Najpierw musimy wyjść za paletę, dopiero potem tą paletkę możemy sobie zrzucić. Także to, jak widzicie, samouczek idzie dosyć szybko, cele są jasno zrealizowane. Oczywiście jest pokazany efekt niszczenia generatorów, co mamy robić z tymi genami, że możemy je zepsuć. Pokazuje, że ma wziąć przykładowo powiedzieć następujących tam parę surwów. No i tutaj kręcą dalej. Aczkolwiek wprowadzenie samej postaci AI, czyli sterowanych przez komputer, będzie możliwe, możliwie odpowiadało w przyszłości za wprowadzenie trybów offline. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moje zwykłe przewidywanie, aczkolwiek bardzo fajnie, że coś takiego wprowadzili, no bo wiadomo, zawsze jest tam jakieś urozmaicenie tego, co tutaj się dzieje. I w zasadzie to jest tyle. Poza balansami, nowymi dźwiękami, które dodano w tle, poza malutkim zreworkowaniem niektórych postaci, no niestety tu widzę komputer w ogóle nie próbuje koleżanki ratować. O serio! Typowy Dwight przy szafce. Poza tym w zasadzie nie wprowadzono nic więcej. Perk Balance Landing na pewno. Bramy zostały otwarte. Jest dokładnie informacja pokazana. Została nam do zhukowania jeszcze Mech, która w tym momencie zapewne tą bramę już otwiera. Dokładnie tak. Został wprowadzony balans dla Balance Landing. Perek został przerobiony, od teraz za każdym razem, kiedy zeskakujemy z jakiejś wyższej wysokości, efekt ogarnięcia się, czyli efekt tej kary za upadek z wysokości, jest zmniejszony o 75%, oraz wtedy aktywuje się również raz na 40 sekund sprint. No i generalnie jak to dokładnie wygląda, no to już sami wiecie. Również Dead Heart dostał jakby nie nową mechanikę, ale to co prawda troszeczkę z inną animację odpalania. No i oczywiście Killer Powers. No i tak to wygląda, prawda? Mamy dokładnie przedstawione, każdy killer ładnie jest opisane prosto. Jeśli ktoś się uczy, 25 tysięcy punktów, możemy oczywiście opuścić już grę. I w tym momencie 25 punktów mamy zebrane. Także bardzo ładny buścik. No i tak generalnie wygląda cały update. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej, jak to wygląda, polecam wejść w newsy. Ewentualnie wejdźcie sobie na forum.deadbydaylight.com. Jest tam specjalny rozdział odpowiedzialny za PTB i tam jest dokładnie również cały patchlog wrzucony, co i jak wygląda. Jak widzicie, tego jest bardzo dużo. O, tu jest przykładowo pokazane, że będzie 5 paczek, 500 za 5, 1100 za 10, 2250 za 20, 4025 za 35 i 6000 za 50 dolarów, czyli w tym przypadku dostajemy 20% więcej płatnej waluty. Czyli generalnie im więcej kupujemy, tym taniej.
Co najważniejsze, jest również zmiana... jest również zmiana na szybkości zdobywania Blood Pointsów. Będzie ich prawie dwukrotnie więcej, głównie chodzi tutaj o Chase'a, zarówno u Killera, jak i Surwa. Tych punktów będzie naprawdę dwa razy więcej. Będzie szybszy progres, będzie szybszy level. No i cała reszta, tak wygląda PTB. Zapraszam do testowania. No i z mojej strony to tyle. 15 minut samego materiału chciałem się wyrobić w 5-10 minut, ale widzę, że to było niemożliwe. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Na razie i cześć.